Witam Was moi drodzy bardzo serdecznie z nietypowego odcinka, bo z fantaży. Pierwsza liga na, idzie na sam start. Wiecie, że jestem mm, kibicem Wisły Kraków No i troszeczkę tutaj piłkarze, jak już możecie zauważyć, z Wisły jest, ale nie tylko z Wisły, no bo oczywiście może być ich tylko trzech, a miałem spory dramat właśnie kogo dokładnie wybrać. Tak się prezentuje. Ten oto skład to będzie taki podstawowy, bo jeszcze oprócz tego stworzę sobie dwa teamy, które albo i więcej, nie wiem czy są, jest możliwość, na pewno dwa, które jeszcze będą grać, ale to będzie taki główny, na którym no, najbardziej mi po prostu będzie zależało. Tak, na bramce loska. Generalnie, w ogóle jeszcze tutaj wracając, jeśli chodzi o ławkę. Ja na tych pierwszych kolejkach na ławce się nie skupiam, dopiero później ta wartość troszeczkę zespołu jest obniżona. Jakieś transfery piłkarzy, którzy zaskoczyli z tych mniej oczywistych i tak dalej, którzy są warci po milion, po milion pięćset, no to wtedy sobie gdzieś to tam rozkładam i, i staram się na tą ławkę też bardziej patrzeć, ale. W tych pierwszych kolejkach skupiam się tylko na podstawowej 11, dlatego ta ławka Górna Malczuk, Szymkiewicz i Pipia to są zawodnicy, którzy po prostu wrzuciłem no, ich z zespołu, którzy, które no Chrobry, Resowia czy Znicz to są moim zdaniem zespoły, które spadną, a tych to zespół, który nie odegra takiej dużej roli w tym sezonie. Dlatego ich dałem, bo nie uważam, by któryś z tych teamów zapełnił mi tutaj trójkę zawodników. Co prawda logika ja się też mam zdanie troszeczkę mniej pochlebne, ale uważam, że sam Mak wypali, ale to do Maka zaraz. Loska. Nie wybrałem Ratona, czy innych bramkarzy, bo uważam, że Termalika w tym sezonie będzie mocna w defensywie. Loska ma prawo zachować tych czystych kąt sporo. Będzie przynajmniej jednym z kandydatów. Sama Termalika też myślę, że tych bramek będzie nie traciła aż tak dużo, że będzie pod tym względem to uchceliki nie wybrałem Ratona, raz, ze względu na to, że uważam, że Rodado i Goku i Żunka to, to były lepsze wybory, czy nawet jeśli miałbym jeszcze postawić mógł, to bym nawet Wiara chyba bardziej tam wrzucił do pomocy, niż Ratona na bramkę, albo Jarocha do obrony, a mnie też uważam, że z tą obroną Wisły różnie bywa i niekoniecznie, Alvaro Raton może mieć tych czystych ką więcej niż Loska. Może i będzie lepiej się spisywał, bo uważam, że będzie to dobry sezon Ratona. Jeżeli tak, przynajmniej będzie się spisywał jak o okresie przygotowawczym, jakie ja opinie o nim po tym okresie przygotowawczym można sobie wyrobić, no to będzie, będzie dobrze. Ale wybrałem Loskę ze względu na to, że w obronie Wisły różnie się dzieje i nawet jeśli to wzmocnienie Satrusteg Satrustegiego miało miejsce, czy jest Żunka, jest Jaroch, czy będzie Maltenis, czy Łasicki w obronie, no to niekoniecznie pójdzie za tym jakoś, myślę czyste konta tam jakieś bramki czasami tracone będą, a Termalika Potyska tam może się spisać lepiej i pomoże w tym Biedrzycki, który jest na środku obrony. Bardzo dobry, dobre liczby przede wszystkim w poprzednim sezonie, jak na środkowego obrońcę imponująco i w tym sezonie myślę, że też swoją wartość udowodni. Miluskowicz, no tutaj taki transfer bardziej pod względem wartości, pod względem no, miedzi elektrica, różnie to wyglądało w tej obronie, ale schodzimy półkę niżej myślę, że Miłuskowicz jest w stanie się spisać z dobrej strony i sama mieć w defensywie też nie tak dobrze jak Termalika czy, czy nawet może troszeczkę pod tym względem zobaczymy czy będzie lepiej, ale może Wisła też będzie lepiej wyglądała, ale myślę, że też będzie to wyglądało dobrze i Miłuskowicz jak najbardziej się nadaje do tego, by tutaj być. Chociaż to jest taki najmniej przekonujący mnie wybór z tej 11, ale wrzuciłem go już, nie będę tego zmieniał. Chociaż oczywiście mogę, to mógłbym to zrobić, bo czasu jeszcze jest aż ponad dzień, ale nie zrobię tego. Żunka. No wszyscy, którzy siedzą pierwszą ligę do wiedzą, jak się ten zawodnik spisuje. Absolutnie topowy. Obrońca ligi. Najlepszy moim zdaniem defensor pod względem gry ofensywnej, pod względem gry w obronie też to dobrze wygląda. Na pewno najlepszy obro... o... boczny obrońca. Tak to chciałem powiedzieć. Najlepszy boczny obrońca tej ligi na pewno. I przede wszystkim dokłada liczby. A jeśli chodzi o obrońców, w takiej grze jak Fantazy, jest to bardzo ważne. I wziąłem go zamiast Jarocha bo Jarok to też jest bardzo dobry obrońca ale żołnkę jeszcze troszeczkę bardziej cenię, to znaczy widać w nim ten gang hiszpańskiego futbolu i doskonale się odnajduje, potrafi też dołożyć bramkę. Jaroch też oczywiście. Ale żołnka jest moim zdaniem rozsądniejszym wyborem. Jeśli chodzi o pomoc, Goku. No co, no w samym podbeskidziu już wykręcał dobre liczby w zespole, dużo gorszym niż Wisła, który nawet się nie załapał do paraży, on tam wykręcił chyba 10 asyst i 15 pramek. Coś takiego, naprawdę bardzo dobre liczby Goku, fenomenalny sezon, będzie miał lepszych kolegów wokół siebie, no i z pewnością też będzie... To dobry transfer Wisły. Zdziwię się, jeżeli zawiedzie. Tak, szczerze powiedziawszy, największy chyba nadzieję z tych wszystkich transferów, które Wisła zrobiła, pokładam właśnie w Goku. Jeśli chodzi o dalej, Michalik, w ogóle to jest piłkarz, którego no, szczerze spodziewałbym się bardziej w ekstraklasie niż w zespole, który spada z ekstraklasy i właśnie będzie walczył o powrót do pierwszej, tu, do pierwszej ligi, o powrót do ekstraklasy. Spokojnie bym go widział w jakimś zespole, który śmiały w środku tabeli, czy będzie walczył o utrzymanie. Myślę, że Michalik ma ku temu papiery i troszeczkę mnie ten transfer do miedzi Michalika zdziwił. Ale to dla nich oczywiście jak, na, jak najlepiej dla miedzi, bo piłkarz, który z pewnością sporo jest w stanie dać double double wykręci w poprzednim sezonie, grając w stali Rzeszów. No i z pewnością pierwszy skład w miedzi Legnica. I sama mieć jest jednym z kandydatów do tego, by powalczyć awans do Ekstraklasy i Michalik im w tym pomoże. Tutaj Taki nieoczywiste wybory, czyli Mag i Wolski. Bartosz Wolski, no w motorze z pewnością będzie zawodnikiem, który sporą rolę odegra, właśnie przechodzi ze stali, ze stali Rzeszów do motoru. Motor to jest taki zespół, który albo może spektakularnie z tej ligi spać, albo może w ogóle zaskoczyć i walczyć o baraż, albo i nawet coś więcej, więc to jest wielka niewiadoma z tym. Motorem. Ja osobiście uważam, że w ogóle to będzie pomiędzy, bo gdzieś tam zajmą miejsce koło środka tabeli, troszeczkę poniżej, ale gdzieś tam właśnie bardziej bliżej tego środka tabeli. Tak przynajmniej mi się wydaje, ale będą w stanie się utrzymać i Bartosz Wolski w tym pomoże. Staj Rzeszu wyglądał dobrze i w takim zespole jak motor lubi, z pewnością będzie jedną z gwiazd. I czy dołoży liczby? No to mam nadzieję, że tak, ale z pewnością będzie grał i oby się spisywał dobrze. Przed nim od razu mecz piątkowy z Zagłębiem Sosnowiec. więc pierwszy taki sprawdzian ciekawe, jak się spiszą po Zagłębie Sosnowiec, to też jest dobry rywal. Ale nie miałem takiej jednostki, którą bym z Zagłębia Sosnowiec wybrał. Myślałem nad, o obronie nad Bykowem zamiast Mijuskowicza, ale ostatecznie jednak wybrałem. Miłkowicza. Jeśli chodzi o GKS Katowice, tutaj mamy Maka i piłkarz, który moim zdaniem odrodzi się troszeczkę. Miał te spore problemy zdrowotne, ale gdy miał tą formę w stali Mielec, no to spisywał się wręcz doskonale. Jednym z lepszych piłkarzy w ogóle był na swojej pozycji. No i w GKS Katowice to jest zespół, który uważam, że troszeczkę zawiedzie w tym sezonie. Że to będzie bardziej taka, taki poniżej środka tabeli, albo im mogą się zahaczyć o walkę, utrzymanie. Ale Max z pewnością będzie w tej drużynie odstawał i on będzie swoją, yy, będzie się spisywał dobrze. I takie, takie odrodzenie w KKS Katowice jest mu potrzebne. Myślę, że to się jak najbardziej stanie. No, Roda, to tu myślę, że dużo osób raczej w ogóle go daje do króla Szczelców. No i myślę, że spokojnie o to powalczy. Wiadomo, że troszeczkę też no moim osobiście zdaniem Luis Fernandez no niekiedy ograniczał tego piłkarza i nie wyglądało to tak dobrze, a moim zdaniem współpraca między Goku Rodado będzie wyglądała lepiej, oby tak było. No i właśnie jest kapitanem w moim zespole, tak się też zdecydowałem. Co prawda uważam, że to Sekulski będzie królem szczelców. To też jest piłkarz, który na to papiery spokojnie ma. Gdy miał taki dobry okres w Ekstraklasie, to naprawdę imponował wtedy, kiedy to też Wisła Płock imponowała, ale to było krótko i, i dawno i nieprawda, jak to mówią. No ale w pierwszej lidze cofa się o ligę niżej, cofa się o, na pewno do, do niższej ligi, która z pewnością tyle jakości co Ekstraklasa nie ma i myślę, że troszeczkę tych obrońców pokręci i zaskoczy, bo nie każdy tutaj w tego Sekulskiego gdzieś tam wierzy. Zresztą, dobra, to dajmy go na widzę kapitana. Myślę, że jest w stanie spokojnie się jak najlepiej spi i dobrze spisać. I spokojnie, gdzieś koło 15, może nawet więcej, goli jest w stanie wykręcić. I Bida. Nieoczywisty też wybór. Yy, piłkarz, który potrzebuje, tak jak Mak, troszeczkę przejścia o ligę Niżej, troszeczkę odro odrodzić się w jakimś zespole. Podbyskicie gdzie może mu to umożliwić, będzie też. Piłkarzem, który może dużą rolę odegrać ze względu na to, że odchodzi Bliński, odchodzi Goku, więc w tym podbezpieczeniu sporo zmian, sporo też transferów aut, sporo transferów in. Jednym jest z nich Bida. Zresztą on ma w pierwszej lidze ma 10 meczów, 5 goli. Naprawdę imponujące statystyki tego piłkarza i myślę, że pierwsza liga to jest skrojona pod niego, jest skrojona i odnajdzie się, no a później gdzieś tam. Może jakiś znowu transfer do Ekstraklasy, powrót, ale czy tam się będzie dobrze spisywał? Nie wiem, mam wrażenie, że bardziej pierwsza liga jest na niego niż Ekstraklasa, ale piłkarz, który na pewno w formie potrafi dużo pokazać i już nie raz to udowodnił. Niestety te ostatnie lata nie były najlepsze, ale pierwsza liga ku odrodzeniu jest dobrym przykładem, chociażby zobaczymy też Joela Valencję. Ja Żoela Valencji tutaj nie umieściłem, bo uważam osobiście, że to będzie zawód, a ale wszystko zweryfikuję pierwszym, my... wszystko zweryfikuję pierwszym rzędem i przede wszystkim za niecały rok w maju, czy w czerwcu dowiemy się, kto faktycznie zawiedł to nie, tak to wygląda dziękuję serdecznie, zapraszam na kanał Okiem i Ślaku. zapraszam na Futbolowy Świat, gdzie tam więcej troszeczkę o pierwszej lidze, jeśli chodzi o awansach o barażach, o spadkach o zaskoczeniach, rozczarowaniach tam wszystko razem z Maćkiem i Michałem omówiliśmy, dziękuję serdecznie no i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Dzięki, cześć.